Słuchajcie, mamy w tym tygodniu mega czas, a mianowicie jest Black Weeks, czyli zaczyna nam się ten okres Black Friday i w tym czasie warto zwrócić uwagę na parę rzeczy, które moglibyśmy sobie uzupełnić w naszej flocie albo w akcesoriach, wyposażeniu. Ofert jest bardzo dużo i różnorodnych. Są rzeczy bardziej porządne i mniej porządne, potrzebne, niepotrzebne. I w tym odcinku postaram się zwrócić Wam uwagę na rzeczy, które faktycznie się przydają na co dzień, których używam ja albo moi koledzy i które, pomimo że nie są to drogie akcesoria, faktycznie się mogą sprawdzić. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mój numer jeden, patrząc na akcesoria, to na pewno opakowania czy też case'y, etui, jak zwał tak zwał, ale w każdym razie pozwalają one nam na bezpieczne transportowanie. Czy to kamer, czy to akcesoriów takich jak na przykład aparatura. Tu mam bardzo fajny case, z którego jestem mega zadowolony. To jest etui na TBS Tango 2. Dzięki temu moje radio jest bezpieczne, nic się z nim nie dzieje i latam już nim naprawdę długo. To jest osprzęt na Pocketa 3. A tutaj mamy jeszcze PGY Tech na Mavica 3, a w tej chwili jest to R3S w środku. Na pewno w tym czasie warto skorzystać z promocji, zakupić sobie filtry ND lub NDPL. Wielu pilotów filmuje zupełnie nieświadomie. Czas naświetlania, shutter speed czy migawka to w ogóle dla nich termin obcy, a tutaj warto jednak pochylić się, spędzić parę chwil, przyswoić sobie trochę wiedzy, jakie efekty dadzą nam filtry i faktycznie świadomie wykorzystywać parametry naszego drona. Bardzo fajnym akcesorium, o które wiele osób pytało, jest lampka Ulanzi DR2. Jest to malutka lampka, która waży około 14 gramów, stroboskopowa, daje nam niesamowite światło, szczególnie i orientację, pogląd na pozycję drona, szczególnie tam, gdzie filmujemy po zmroku i faktycznie nie za bardzo jesteśmy w stanie zlokalizować naszego drona. Niektóre modele mają jeszcze taką przypadłość, że po włączeniu przycisku recording, czyli po rozpoczęciu nagrywania, faktycznie gasną światła i nie wiemy de facto, w którym miejscu nasz dron się znajduje. Następne bardzo ciekawe sprzęty warte rozpatrzenia to są lipobalgi. To są pojemniki na nasze akumulatory, czy to akumulatory DJI, które mają wbudowany BMS, czy to pakiety lipo na przykład, czy litowo-jonowe. Zabieramy je na wakacje, przewozimy samolotem. W wielu przypadkach może się okazać, że lipobagi będą potrzebne lub nawet niezbędne. Co powodują lipobagi, a mianowicie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia w momencie, kiedy nasz pakiet mógłby eksplodować. Zdarzają się takie sytuacje. Ja korzystam z takiego lipobagu, on jest właściwie duży, to jest pojemnik na akumulatory. W zależności od tego, ile mamy akumulatorów i jakich, tak możemy sobie je dobrać. Bardzo fajnym akcesorium, o które wiele osób pytało, są mocowania aparatury na rowerze. Super sprawa, zarówno kamery sportowej czy kamery Insta360, warto sobie takie rzeczy rozpatrzyć i znaleźć teraz, zanim zacznie się sezon wakacyjny, ale faktycznie mocowanie aparatury na rowerze daje nam mega wolność, bo jesteśmy w stanie kontrolować naszego drona, a jednocześnie cieszyć się wakacyjnymi, fajnymi ujęciami. Jeżeli wykonujemy więcej czynności naraz, bardzo fajnym akcesorium są smycze na aparaturę. Zwykle aparatury FPV są do tego przeznaczone i mają specjalne zaczepy. Wtedy można sobie taką smycz dobrać i to jest bardzo wygodne. Możesz puścić w każdej chwili i inne rzeczy robić. Druga rzecz, jeżeli chodzi o aparatury do Mavików, są akcesoria, które umożliwiają montaż na smyczy i zarazem same smycze, które nam pozwalają na to, żeby aparaturę sobie swobodnie odpuścić, kiedy na przykład już nasz dron wyląduje. Jeżeli wykonujemy sesję blisko ludzi, ciekawym akcesorium są na pewno osłony na śmigła. W kompletach zwykle nie dostajemy osłon, czy to na małe drony typu Mini 3 Pro, Mini 4 Pro czy Mini 4K, popularny bardzo dron. Tak samo w sytuacji, kiedy chcemy wykorzystać na przykład naszego Aira do ujęć w pobliżu ludzi, bo nagrywamy na przykład dzieciaki na boisku albo jakiś trening piłkarski młodych zawodników, wtedy faktycznie bardzo przydadzą się osłony na śmigła. To samo dotyczy Mavica 3 czy wcześniejszych modeli. To samo dotyczy serii Mavic 3. Jeżeli latasz na przykład bliżej przeszkód, możesz się otrzeć o ścianę, o auto czy o ludzi, faktycznie warto zainwestować w osłony na śmigła. W
W tym okresie listopadowym warto też zainwestować w nową ramę do drona. Ja rozważam właśnie zakup albo ramy od Marka 5 lub też ramy z Apexa i Evo. To są dwie bardzo fajne ramy i właśnie zastanawiałem się nad tym, czy nie przenieść się na 6S i też wymienić ramę samego drona. Dlaczego nie? Do rozważenia. Te ceny są naprawdę niezłe, więc myślę, że warto. Kolejnym akcesorium, które jest pomijane, a które może być bardzo ważne, to przejściówki, na przykład do ładowania, czy to USB-C na XT60, czy na XT30. Dużo jest bardzo ciekawych przejściówek, które umożliwią nam szybkie ładowanie, praktyczne zasilanie, gogli dodatkowe itd., więc warto sobie sprawdzić, jaka jest oferta w tej chwili przejściówek. Są bardzo sprytne patenty na to, żeby faktycznie zasilać, czy to gogle, czy aparaturę, czy jakieś inne urządzenia, które mamy ze sobą, stosując dowolne źródła energii, czy to pakiety LiPo, czy nasze akumulatory, na przykład z ERA trójeczki, które są bardzo pojemne i można je wykorzystać też do zasilania czy ładowania innych urządzeń. No i ostatnia rzecz, która jest mega przydatna, szczególnie na te jesienne i zimowe chłody, to ciepłe rękawiczki. Na AliExpressie można kupić rękawiczki naprawdę w niezłych pieniądzach, typu 20 zł. Są ciepłe, a jednocześnie mają dotykowe te wykończenia palców, więc myślę, że warto przynajmniej sprawdzić tę ofertę. Tutaj trzeba też zwrócić uwagę na pewno na rozmiarówkę. Słuchajcie, to są wszystkie te akcesoria, które przydają się faktycznie. Ja wiele razy je stosowałem przy okazji przeróżnych sesji. Tutaj właściwie kreatywność nas głównie ogranicza i zdarza się, że chcemy coś fajnego zrobić, a brakuje nam na przykład mocowania na rower, dodatkowej lampki malutkiej strobo, która jest bardzo przydatna, czy filtrów ND. I w takim okresie, kiedy mamy ten czas promocji, czyli Black Weeks, faktycznie jesteśmy w stanie dużo ciekawych rzeczy zrobić. Ja zostawię Wam linki poniżej. Jednocześnie zachęcam też do sprawdzenia oferty mojej Akademii Online, jeżeli chodzi o warsztaty online'owe, program rozwojowy Team 250 gramów szczęścia, no i nasze bezpośrednie produkcje właśnie na platformie Drone Bootcamp. Zapraszam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i widzimy się na co dzień. Trzymajcie się, do zobaczenia.